Przepraszam teraz Jakuba Guzika z Juszczyna, miejscowość Juszczyn. Jakub zagra nam na skrzypcach melodię babiogórskie. Jakub Guzik z Juszczyna.
tu się spotykam tutaj co tydzień, jak przychodzi i tutaj uczy się grać na skrzypca Fundacji Braci Gołec. Marta ma 10 lat, jest z Jeleśni i zagra nam na skrzypcach melodię Beskidu Żywieckiego. Marta Krzyżowska z Jeleśni.
Zapraszam tutaj Kacpra Waligurę, Julkę Pawlicę i Martę Krzyżowską. No chodźcie, chodźcie tutaj. To jest nasza najmłodsza kapela. Ja byłam taka pełna obaw, że Byrtki to już kapkę roków mają, że nie będzie już tego młodego na rybku. Paweł z Eśtą się na razie rozwiązali, bo mają inne obowiązki. Ale jest nadzieja w młodych. Mała kapela Fundacji Braci Golec w składzie skrzypce, basy zagrają melodię do obyrtki. Prosimy pięknie. Baranek w ogrodzie, nie pójdę ku niemu, bo
osobę, panią Irenę Stopa z Jordanowa. Pani Irenko, bardzo proszę tutaj. Pani Irena napisała książkę Góralskie Bajania opowieści leśnej Syski. I słuchajcie, oglądam tak program Górale w telewizji i ja mówię, no przecież ja tą kobietę znam. No słuchajcie, skąd ja znam? I tak z mężem dyskutuję. Ostatnio spotkaliśmy się w Kurowie, gdzie nasze koło gospodyń promowało potrawy regionalne. Tutaj pani Irena już była. Także słuchajcie, no znamy się z telewizji i słuchajcie, i jesteśmy. Pani Irena opowiadała, jak to budowali do niej drogę, ale tylko do końca jej płotu, jak kwiatki robi, o różnych rzeczach pani Irena opowiadała. Wiele z tych opowieści zawartych jest w tej książce. Pani Irena prosiła też o książki o Jeleśni, co jest. I pani wójt, tak, wręczy tutaj. I jest książka Jeleśnia i okolice, napisana monografia przez pana Józefa Suchonia na temat Jeleśni i książka o siostrach Sordy. Także pani Ireno, będzie już pani wiedziała, dokąd pani przyjeżdża. No. Państwa, teraz książki sobie możecie położyć, nikt wam nie weźmie, bo będę ją biła po palcach. No, ja to widziałam. Tam w telewizji. Bo bez interesów nie mi pomoże. No to nie na darmo, żeście tu gaścinko przyjechali. I zapowiadam teraz już występ. Pani Irena Stopa ma 58 lat i powie nam własną gawędę pod tytułem Jagłowiecek siwy pod Babią Górą. Miło spomili. No strasznie się cieszę, że mogła do was przyjechać. A jestem talo piękności, to w życiu nie widziałam. I telu dobrych ludzi. No ale za wszystko dziękuję. No i chciałam wam opowiedzieć, jak to u nas pod Babią Górą łowiesek się świąci. No to jak wiecie, to się świąci na świętego Stefa. I ten łowiesek to trzeba poświęcić. No bo zimno skalista. Skala na skalę. A jak to gadają ludzi, ze skalę tu są. Zwyczaj, no bo jak leje, to pomiędzy te skole ucieknie woda, no i może ta coś powstanie w tym gruncie. U nas grule się nie udają, ani ziemniaki, ani grule, bo jedni... Jak się coś i krzyknął, no to ci zapłycie. Nareszta wychodził na słuchalnicę, no i tam kazanie godą, no i się patrzą na tych ucisek. Ale ludzie to tysta nie rozumieli po łacinie, a był u nas taki duminik, co wiecie, wszystko on wiedział, co się we wsi godą, co się wie, kto ma konia, kto ma źrebną kobyłę, no bo to czasy są gazdówki. On ta syczko wiedział. No i do niego ludzie to chodzili tak, mieli go jako teraz sołtysa. Chłop to był paradny, piękny, wyznajomy. Siedział zawsze w ławce na przodzie. Baba była wyznajana, siedziała też ku niemu. I dzieci skabrali. Jak ksiądz wychodził do kościoła naprzód po ołtarza i wołał: Dominus Lobiscu! Tak on myślał, że to u nim śpiewał. No to się w tej łowzie po kościele kłaniał się, zęby strzyżył, choć słonko nie świeciło. No i kłaniał się, ludzie się te z jemu odkłaniali, no bo myśleli, że to prawda, że to tak ksiądz jego widok. No i tak po mszy zleciał. No i po niektórym to się nie widział. Gadają, cóż to tak ksiądz na początku tej mszy, stale o nim woła. Jeśli tam musi być, pewnie podaj. A był taki u nas Edek, co księdzu woził drzewo z grapy. On miał troskę śmiałości ku niemu i poszedł na plebanie, wziął pół cielęcia na kark, przyszedł na plebanie, cisnął mu na stół i go do jego mości mu takie piękne pytanie, taką prośbę mu.
Macie tu pół cielęcia i co byście choć rozawołali w kościele? Łoletku, bo ja jestem Ebrek, wiecie? Ja mam z grapy stale to drzewo wózę, przecie mnie znacie. Zawołajcie słoń coś roz, łoletku, bo nic nie do tego Dominika wołacie. Ksiądz się ośmiał i godoj idzie chłopie do kościoła, a godoj pociorki, septoj, a modli się. No i tak chłop poszedł. Modli się, sucho, nadsłuchuje, pozierał po ludziach, pozierał na tą strunę, patrzy przyszedł ten Dumin, bo to był Duminik, ale tak godali Dumin. Dumin przyszedł, siadł z babą, a obzierał się, taki paradny, wiecie, a prawie baby przyniesli w łopołka do świecenia łowiesek. Bo łowiesek to trzeba było poświęcić. No bo jakbyś przyszedł na Boże Narodzenie, no na Nowy Rok, do kogoś życzenia składać, to się suło tym łowcom. Na coście, na zdrowie, na ten błozy Nowy Rok, co by się wam darzył, łowiesek i grób. Co by były baby bogate, zdrowe, łoto wszystko budziło. No i wiecie, ten łowiesek to ciosko u nas pod babią górą. Ciosko było, ciosko. No i wiecie, ja nie rozsiedziałam na pusku. Nie roz mnie chłop wykopertował z tym puskiem. No bo to skole, a wiecie, jak to my górole spod baby góry, co my tak więcej tej miedzy przyłorać. No to wiecie, choć jak to było. No ale dzisiaj już przyszło świecenie tego łosa, no i kozdo baba miała pod taką łodziewacką, albo miała w tym łopułce, albo chłop to nawet w kapelusie miał, a drugi miał copkę baranią. Zaparli izby do dźwierze do kościoła, no i jakoś się trzeba poświęcić. Na polu dujawica duje wiatrem ze śniegiem, śniega popas. Ksiądz zaczął sumę i woł: Dominus wobiscu. A ty się zaś łobziero, kłania się, a ten no poziero, co będzie dalej? No i ksiądz woła nareszcie: Etku śpery tu, tu, tu. Co? Gdzie hipnę naprzód na te baby, na te ławecki, wiecie co siedziały, wykopertały się syćkie z tym łosem i woło: Co? Ja ci półcielęcia doła, ty jesteś perytusu wołos. Jak zacyni się syćka śmioć, a i się nie dockął, kiedy ksiądz zaczął śmiocić, bo gościami zbierali ten łowiesek, bo syćki rozparł, uciekł. No i śmieją się, mój błazen, do dziśka z tego chłopa. Bóg za thank you.
białem doradcu. A żeby tam nie mieli gazdów i a strasznie by chcieli gazdować, to by kupili w Jordanowie gospodarkę. No i tak gazdujemy, Gilio i Osama, bo łopmy wziął i pomagał. No ale jakoś se dajemy rady. Dzieci mam 5 i teraz wam opowiem, bo to mój ujek, to z takiej rodziny Gut Mostowy z Porodina. Ja wiem, czyście słyszy, tak dawno był Lenin, to było nasze rodzinne gniazdo Wańkówka. W tej chwili to już jest Wańkówka, ale w domu to nie było, bo tam postawili Lenina i tam chodzili. No i ten mój ujek był strasznie, jak tu rozbrata, jak tu Irena podała, ze inną łowiesek. No bo tak było. Ale mój ujek to był taki łoper, łop i tak. Panów z Krakowa koniem woził w Zakopane, nie? No bo nie było pociągów, nie było autobusów. Na jarmark Kasi pod Bóg nie jeździł, bo kupowali konie czy coś. No i jeździł i zarobiał te grosze, bo żeby babie przysporzyć, bo tych dzieci miał troskę, a babę to syczki dał radę, widzą pieniądze ze Skoda Bóg. Bo ja sama wiem po sobie. No i tak jeździł. Jadą z tej Bogni się wracał i tak się dosiadł ku niemu taki gazda spod Makowa, spod Jordanowa i tak se tam falił jak drudze do łotem, za chwilę zaś łotam tej i łotej biedzie jako, bo wtedy była bieda, nie? I a ten gazda spod tego Jordanowa się go pytał, ty, a słyszałeś o tym zającu? A ty o jakim zającu? Ty o jakim zającu mnie słyszał? To ty o ci łopuję. Idzie fat, chłop poprzez wiedzą i tak się pozmyśluje, drobi się po głowie. Bo też tam była bieda, ja spis całą, a nie umiał zarobić. Taki był jakiś ten chłop. No i idzie, patrz się zająć pod wiedzą. To chce myśli. Ja powiem, zabiję, złupię po śniegu skórę, przedam. Bo coś bym miał nie sprzedać, nie? No i idzie dalej i tak chce myśli. Przedą skórę, kupię se siekierę. Wszedłem se w lesie drzewo, bo co będzie umieszczać, nie? No i tak idęcy, tam rozmyśluje, już chałupę postawił, porę koni kupił za tego zająca i burgów dokupił i syczkę, bo jazd się zając usłyszał, się łopić. Hip, logi. A pan głową otworzył gębę i stoi z tą otwartą gębą, z łotmańscy żniadek, cacków podobno do dziśka. Ja nie widziałam, ale tak chłop powiadał ujem. No i, ale nie syczka takie, bo niektóry chłop to nic nie zdoli i roztoczy. Ale chłop nos taki trąb, złoty oddawała z bystrej taki Bartek, a u mnie był tak. Ledwo babę, co z prasu umarła, na głową, już namyślał się zjeść. No i łozenił się tam we wsi, wsiada dziewce, bo jestem w ciało. No, ale ta baba to była taka. Syć to i nawet chłopce tu, albo tak, albo raz se inaczej, bo raz syćką po swojemu. No i namyślała roz, posła do ciotki tak za taką rzeczkę małą, posła do tej ciotki się da posiady. No i siedzi. Nareszcie przecież trzeba kuchał pić, bo trzeba było uważać zjeść, bo jak uzbyt to przeciętej, namyśla, idzie bez tę rzekę, wlazła do wody i ta góra się oberwała i woda przybrała okropną powódź tu i babę porwała. Bartek wyszedł, trochę się zamartwił, ale łapił grabie i leci po tej wodzie i szturpo tymi grabiami, szturpo, ale nie szedł dołu wodą, a szedł do góry, a sąsiad się drę. Bartek, czyś ty zgubiony jak wiatr, woda ją porwała, to ją poniosła na dół. Ha! Bartek, co tam? Kata, co tam? Moja mama była taką upartą, że jak woda ją wzięła na dół, to ona się kazała mieć do góry. I tak wojuje tymi grabiami, wojuje po tej... No ale mama się utopiła, mamy nie znalazł. No i potem sobie namyślał, ESA się z łosem roz. No i wiecie, że Kasi poznał, bo tam już nie chciał dziewczę tanikarem we wsi, poznał tu jakąś łodzyca. Bieda to była, bo bieda. Chodziła po służbach, po chmurach, bo to jak to dawno było, nie? Robot nie było. I się strasznie uwiedziała, bo była robotna,
Przym tako spole miło, tako przytulsko, tak rada powiedziała. I Bartuś już taki szczęśliwy, wesel rozwiecu. Miesiące pięknie świeci, Bartuś stoi i łoni się. Ojca nas, któryś jest, nie? Ale se pomyślał, Maryś, a kaześ ty jest, nie? Bo tak se spocał o tej Marysi, łoni się. A Marysia taka się zaścia, no bo tak chodziła za nim, tak studerowała, żeby go jego umieć, nie? A Marysia go do świeci imię twoje, a Bartuś już stoi. No i na tym się skończyło. No, dziękuję. Dziękuję.